Wieczorza do parady przewodniczący Rady Miasta Gdańska pan Bogdan Oleszek. Przeor Dominikanów ojciec Michał Mitka także się za chwilę pojawi. Wszyscy ci panowie później dokonają uroczystego otwarcia. Będzie oczywiście także przedstawiciel kupców, prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich. Targów, które od 1996 roku organizują Jarmark Świętego Dominika, pan Andrzej Kasprzak. Przemówienia oficjalnych gości już za chwilę na scenie przy Zielonej Bramie. Tam bowiem udaje się parada. Parada, na czele której idzie Bóg Kupców Hermes, alegorie ze Złotej Bramy, Archanium z obrazu Hansa Memlinga są dostateczne. No i mam nadzieję, wszyscy państwo również tam podążecie na uroczyste otwarcie Jarmarku Świętego Dominika. 750 uderzeń w największy bęben świata obwieści. Otwarcie jarmarku, zostanie uruchomiona klepsydra czasu, a potem z zachwytu będziecie piać jak ten kochut, który jest symbolem Jarmarku Świętego Dominika. Gdańska ruszają uroczyście otworzyć Jarmark Świętego Dominika Anno Domini 2010. Największą imprezę kulturalno-handlową w Europie, która odbywa się w Gdańsku od 750 lat. Ten jubileusz dziś uczcimy krąg na największym bębnie świata, ważącym 3 tony. Werbliści, bębniarze podchodzą mistrza bazarnika. Już niebawem walejem ten wielki bęben obwieszczą początek jarmarku, który trwać będzie 23 dni. Jak państwo widzą, lato wróciło do Gdańska po krótkiej, chwilowej, nieoczekiwanej jesieni. I cieszyć się będziecie mogli od świtu do nocy wydarzeniami, koncertami. Będą państwo mogli także brać udział w cyklu zatytułowanym Dusza Jarmarku, podczas którego pokazywane są wspaniałe filmy chociażby. Odbywać się będą koncerty, odbywać się będą widowiska teatralne, odbywać się będą majkowe widowiska, gdzie szczegóły oczywiście znajdziecie państwo na plakatach, te szczegóły znajdziecie państwo na stronach internetowych. Te szczegóły będą z wami tutaj wszędzie w Gdańsku przez 23 dni od dziś, gdy za chwilę otworzymy uroczyście Jarmark Świętego Dominika. O wiele większy niż przed wiekami, kiedy to w 1260 roku rozpoczęto organizację Jarmarku Świętego Dominika. Teren, na którym pojawiały się kramy, był zdecydowanie mniejszy. Teraz całe główne miasto Gdańska, zwane pieszczotliwie Starówką, przez niewtajemniczonych i przez turystów, bo więc główne miasto całe przez 23 dni tętnić będzie jarmarkiem, tętnić będzie wydarzeniami. Kogut, który się pojawia, jego historia, jak to się stało, że... Polega na tym. Polega na tym.
Brawo, lekko to mówię.